Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterry. Moi drodzy, po raz kolejny widz zaproponował talię i dzisiaj, co prawda, deck bardzo trudny, szczerze mówiąc. Grałem nim tylko kilka razy, widziałem, że nawet w Masterze ludzie zaczęli nim grać. Pojawiły się poradniki właśnie, jak poprawnie wykorzystywać jego najmocniejsze strony. Także słuchajcie, coś musi być na rzeczy. I miło mi powitać nowego bohatera na moim kanale. Słuchajcie, Lulu, tak, moi drodzy, Lulu po raz pierwszy smakowało fioletowo, więc jestem bardzo zadowolony, bo zawsze się cieszę. Także nie pozostanie mi nic innego, jak zaprosić was oczywiście na prezentację talii. Tada. Słuchajcie, zadanie nasze jest proste. Lulu oczywiście wspiera sojusznika. Pamiętajcie, że siła i zdrowie wzrosną, pamiętamy wsparcie, do 4 punktów. I dlaczego to jest takie istotne? Słuchajcie, bo bardzo ważne są u nas, słuchajcie, ogniste gryzaki. To one tak naprawdę stanowią fundamenty tej talii, bo tutaj macie jeszcze bombowego pawiana też pod ogniste gryzaki. Macie działo poro, żeby odrzucić i przywołać. Macie urwisa za, żeby dokładnie to samo, widzowie. Bardzo tanie fis. Ale po co? Po co te gryzaki? Okej, mamy Lulu. Lulu wspiera, tak? Daje te punkty, ale po co? Słuchajcie, bo kompania Jordlów. Ja kiedyś grałem już to zaklęcie, nawet jest odcinek z nim, ale tylko jedną kopię sobie wrzucałem. Moi drodzy, przeczytajmy, co tu jest, bo to jest jedno z najważniejszych zaklęć, jeżeli chodzi o ten deck. Daj sojusznikom 2-2 w tej rundzie. Natomiast, jeżeli udało nam się przywołać lub rzucić karty z 4 regionów, zamiast tego dajemy 4-4. I teraz, moi drodzy, 5 punktów zaklęcie powolne, plus jordlowy kapitan, który daje za każdym razem, gdy się pojawi jakiś kolejny sojusznik, o sile równej lub mniejszej ode mnie, daje 1-1. Więc teraz już rozumiecie, po co te gryzaki, które stanowią tutaj fundamenty tej... Po to te brawurowe poroskie, oczywiście, widzowie. Do tego jest kroczący teleskop, żeby zagrać, słuchajcie, kartę z pozostałych regionów, tak? To jest bardzo ważne. Patyk, oczywiście, jedna z najlepszych kart, od razu do bieramy. Mistyczny strzał, nie muszę chyba mówić, jedno też z najlepszych. Znowu, połowę ze samców wyrzucamy, dajemy, wzmacniamy, prawda? Znowu to samo, wyrzucamy, dajemy, wzmacniamy. Niszczący strzał nie musiałby tu być. W ogóle, nawet szczerze mówiąc, kto wie, może kiedyś tu się doczekamy jakiejś Tristiany nawet, słuchajcie, razem z takim deckiem. Kto wie. Więc, w skrócie, jeszcze raz, rzucamy jak najwięcej tanich jednostek, staramy się spełnić kompanię Jordlów, rzucamy kompanię Jordlów, do tego czasu wzmacniamy Lulu, ustawiamy stół z jordlowym kapitanem i próbujemy wygrać po prostu grę. Moi drodzy, czy nam się to uda? Zadanie dosyć trudne, ale chętnie się go podejmę. Także zapraszam na giereczki. Powiedziałem wam, że ta talia jest trudna. Dlaczego ta talia jest trudna? Bo ustawienie stołu, gdy mamy kontrolę w mecie, no nie jest proste. Słuchajcie, Deep. Swoją drogą, Deep ostatnio jest ciekawym wyborem. Naprawdę, słuchajcie, już to mówię któryś raz, ale tego Deepa spotykam bardzo często. I teraz, widzowie, na pewno zauważyliście. Mamy 3 karty pod odrzucanie, żadnego odrzucania. On mógłby zostać... Zostawię go. Potrzebujemy coś do odrzucenia. Nie fajnie, nie polecam. To nie jest dobre rozdanie. No, RNG nam daje już. Okej, od razu lepiej. Te slamsy dały mi w kość. Jeszcze Fizz wyleciał, doskonale. Będzie można zagrać pod nieuchwytność. Pamiętajmy, że przeciwnik może mieć pajączka, tak? Zbieram śmieci, pyszne śmieci. I teraz tak, jako że ten pan nie zada nam dużych obrażeń, więc oczywiście pauzujemy. My nie musimy tutaj zadawać obrażeń, my musimy ustawić sobie stół i robić fajne obrażenie razem z tym panem albo kartą kompanię Jordlów. Zaklęciom oczywiście. Mój przeciwnik tu będzie standardowo, oczywiście dobrał, no bo jak żeby inaczej, tak? Dorzucamy, słuchajcie sobie, spokojnie jeszcze Fizza. Fizz nie będzie mógł być zabity. Pajączka skontrujemy. Nie będziemy mu pomagać, żeby ta karta zaczęła wyrzucać i przyspieszyć mu to tutaj tempo. Nie, nic takiego nie zrobimy. Słuchajcie, nie mamy co grać, więc dorzucamy cały czas kolejne rzeczy. Ogłuszenie jest tu świetne. Mało tego, słuchajcie, ten atak też jest świetny, ale to już będzie przesada. Ja sobie przygotuję to ogłuszenie. Ja sobie to przygotuję, ogłuszenie, z tego względu widzę, że może być później niespodzianka. No niestety, mój przeciwnik ostro się tu bawi z nami. Nie opłaca mi się w ogóle tutaj zagrywać. Możemy tylko spróbować zagrać w ten sposób. Rzucamy Fizza, atak.
i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym tutaj uruchomić jeszcze, nie wiem, jakąś Lulu. Lulu byłaby tu świetna. Zadajemy w końcu jakiekolwiek obrażenia. W razie co mamy jeszcze jeden mistyczny strzał, żeby skontrować pajączka, jeżeli on się pojawi z wyspy cienia. Oczywiście mówię tu o zaklęciu za 2 punkty. Bardzo dobra karta, tylko co nam z tego, kiedy nie mamy Lulu i nie mamy wzmocnienia. Czy obrażenia nas bolą? Absolutnie nie. Nie, potrzebuję tylko wzmocnienia, widzowie. Potrzebuję wzmocnienia, jesteśmy w domu. To już jest karta niebezpieczna. Zostawiamy oczywiście mistyczny pocisk sobie, żeby zabić tę kartę. I teraz mamy to. Czy przeciwnik może to skontrować? Nie. Więc, tak jak wam mówiłem, czas start. Bardzo dobrze, słuchajcie, no powiem wam tak, karty to mój przeciwnik ma naprawdę świetne. Pozbywamy się jako pierwszej tej karty. I teraz zastanawiam się, co dalej, bo ta karta będzie cały czas odrzucać, a nasz buff tutaj przypadnie, ale przynajmniej wyczyścilibyśmy mu cały stół. Szkoda, że nie mamy czwóreczki, prawda? Ale musieliśmy tak zagrać. Z drugiej strony zagra pod kradzież życia, no ale przynajmniej się jej pozbędziemy, robimy to, moi drodzy. Fizz powinien być chyba na końcu, z tego co widzę, bo źle tu poklikałem. Może nie tak źle. Ale już były zadane obrażenia, więc dobrze. Dobrze. Chociaż wtedy by poszło w nic. Znaczy, mógłby ustawić to dobrze. Dało się chyba lepiej ustawić stół, ale to już jest po herbacie, tak, prawda? Dobra, pajączek mu nic nie da, chyba że będzie próbować się pozbyć którejś z kart. No ale niestety, maszynki będą działać. Tak jak mówiłem, postarałem się wyrzucić tę pierwszą kartę. Troszkę tych karcioszek tu poleci. Bardzo dobre wyrzucenie. Mówiłem, ustawiamy z tyłu, ta czwórka byłoby koniec. Pajączek wyrzucony, fajnie. No niestety punkciki wracają. Mamy, słuchajcie, bardzo dobre ogłuszenie. Szkoda, że nie mamy porosków, bo poroski skończyłyby same tutaj grę razem z Fizzem. I została tylko jedna karta i jeden punkcik. Jest źle. Mamy token. Mamy token, ale nie mamy wzmocnienia, prawda? Dajcie mi rzecz! Rzecz, która ucieszy! Moglibyśmy spróbować coś odrzucić, ale co tutaj odrzucić, prawda? Dajcie z siebie wszystko, dobra? Poroski jak najbardziej, nie mamy co odrzucić. Mamy przewagę na stole, mamy jeden granat i on ma nieuchwytność, która robi mu robotę. Grę oczywiście skończyć nie może, więc się tym nie martwimy. Dobierze sobie kartę, jasna sprawa. Ale powiem wam, że przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie skończyć grę. Przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie skończyć grę. Powinienem zagrać coś bezpiecznego. Mistyczny muszę zostawić, żeby w razie co kończyć grę. Spróbujmy go ogłuszyć. I będzie bardzo duża przewaga na stole. I jesteś w stanie dorzucić jedną kartę plus zaklęcie, które może mu zrobić robotę, bo mamy tutaj dwie karty, widzicie, mało HP. Mamy oczywiście wycofanie, więc zagramy sobie pod wycofanie. Możemy łatwo skontrować skierowane tutaj coś w Fizza i wygląda to naprawdę obiecująco. Naprawdę. Ma tylko 5 kart. Spodziewałem się tego zagrania. Spodziewałem się tego zagrania. I to jest bardzo dobre zagranie, bo nie będziemy mogli ściągnąć jednostki. My już zaczynamy atak, moi drodzy. I wycofamy tam, gdzie ta jednostka uderzy. Oby to było... To tu było dobre. To było dobre. To było bardzo dobre. 8 punktów. Wydaje mi się, że wygrywamy grę aktualnie. Tak jest, wygrywamy grę. Tylko musimy odrzucić coś w miarę taniego, żeby ta karta nie zginęła, bo może mieć pajączka, wtedy by nas skontrował. No dalej, dalej. Mhm.
przewaga na stole. Odrzucenie kart. Odrzucamy 0-1, dorzucamy porostki. Tylko tutaj sobie zostawię na następną rundę. O, właśnie. To mu nie, to w żaden sposób go nie ratuje. Przeciwnik się poddaje. Chciałem tylko zaznaczyć, że miałem porosy, miałem wzmocnienie i mistyczny pocisk na kolejną rundę. Więc powiem wam szczerze, że bardzo ładnie to zagraliśmy. Ale musicie zwrócić uwagę, że ja tu przepauzowałem wszystko. On miał bardzo słabe jednostki na początku, bo bez dipa wiadomo. Ale zauważcie, że w ogóle nie chciałem poświęcić żadnej z moich kart. A i tak nasze rozdanie, powiedzmy, było takie na pograniczu. Także zapraszam na kolejną grę. Lulu to must have. Musimy znaleźć Lulu. Bez Lulu, widzowie, będzie bardzo ciężko to wygrywać. Lulu, Zygzaki, Gryzaki. Zygzaki. Zygzak McQueen, boże, jeszcze. Słuchajcie, gramy pod kontrę, jak wiecie. Kto nie widział tego deku, który ma teraz przeciwnik, zapraszam bardzo serdecznie. Będzie gdzieś w rogu link. I mamy bardzo fajną jedynkę. Fis nam nie da rady, chyba że miałby zerówkę. Zerówki nie mamy. Szukajmy Lulu i Gryzaków, to jest mój plan. Przeciwnik przynajmniej nie ma niewolnika na start. Tylko że będzie lawina po prostu. Nie mam nawet co odrzucić, widzowie. Ta karta jest trudna do zabicia. Ładne obrażenia. Wszystkiego dotknął luz. Będzie mieć leczenie Nexusa w następnej. Okej, zaczynamy zabawę z przyspieszaniem. A my, słuchajcie, mamy bardzo słabe tempo. Najgorsze, że już przeciwnik dorobił się lawiny. Przeciwnik dorobił się lawiny, która się pojawi na pewno w następnej rundzie. Te nasze patyki są bezużyteczne, więc boli, że je dobraliśmy, prawda? Zadanie? Zostawcie je mnie! No, z przyspieszenia lokacji, nic na to nie poradzimy. Dam im popalić! Fizz bardzo ładny, miałby obrażenia. Zagrywamy od pod patyk, bo wszystkie te jednostki tutaj zginą. No i modlimy się, widzę, żeby nas nie pokonał zamarzniętymi, który jest tutaj podwójny. Mamy 3 na 4, to jest bardzo dobra liczba. Obrażenia będą fajne, tylko że w następnej nas zmiażdży lawiną. Nawet nie. Obrażenia w końcu zaczynają jakieś być sensowne. Fisa chyba uratujemy w razie co? Mamy wycofanie w razie na drugą rundę. Chciałbym coś dobrać. Zaryzykujmy. Rzucimy drugiego Fizza w razie co. Jedna karta na stole plus dobranie. Zróbmy tak. Podwójne wzmocnienie, moi drodzy. Bez możliwości ulepszenia za 4. Czyszczenie stołu. Czas start. Lawina, przypominam, tu cały czas może być lawina grana. Tu jest lawina, to jest 100% lawina, widzowie, i ja nie mam odpowiedzi na niej. Ruszmy te kamienie! Okej, czyli widzowie, musimy wygrać to w tej rundzie. Dajcie z siebie wszystko, dobra? Czyli musimy wygrać grę w tej rundzie. Przyda się każda pomoc. Jeden bloker.
i popełniasz błąd. Ale zabawa. Tylko było już mokro w gadkach na koniec, co? Widzowie, szybka gra. No to jeszcze jedna. Oczywiście jako, że ten deck bardziej polega na takim agro, tak? Bo tutaj dużo tanich jednostek, tylko że tutaj je wzmacniamy. Namifis! Ale kurczę, dawno nie widziałem tego decku. Sam go mam. Grałem nim sobie kilka razy i był świetny. Tylko tak. To jest bardzo... Robię to. Zostawię taką rękę. Niepotrzebnie jest mistyczne, ale pomyślałem sobie z tunami Twisted. Nie podoba mi się to zaklęcie w trzeciej, które się pojawi. Token oczywiście po jego stronie. Smutek trochę. Mógłbym dostać karty za 1, 2 uruchamiamy, mamy lulu i punkty, ale pojawiają się dwa gryzaki. Żeby nie być w plecy, później lulu połączymy. Tutaj jakby się coś pojawiło, dorzucamy. Mamy mistyczny? Nie, nie będziemy mieć. Szkoda. Szkoda. Co mam wam powiedzieć? Po prostu szkoda, nie? Zapłon. Czy Lulu może tu zginąć? Oby nie. Fajne, mamy połączenie 4-3-2 i słuchajcie, to by było całkiem okej. Czy Lulu może tu zginąć? Jestem zaintrygowany. Powiem tak, w tym moim deku tego zaklęcia tam nie było, więc... Oczywiście też gratulacje dla mojego przeciwnika, który znalazł, prawda? Znalazł tę kartę. Tu będzie wzmocnienie. My musimy uzupełnić stół. Okej. Czyżby tu była kolejna karta za 3 punkty? No to pauzujemy. Czy można ulepszyć doskonałość? No to pauzujemy, moi drodzy. Czy mogę uratować Fiza? Chciałem powiedzieć Friza. No i pyk do miniaturki Friza, czy uratujemy, nie? Wzmocnienie poleci? Brawurowy poro na pewno uratuje Fiza. Piąteczka, jesteśmy blisko. Bilkwater chyba nie zagrywałem. Więc w następnej rundzie, moi drodzy, mamy piąteczkę, czy nie? Mamy. Nie przeszkadza nam to, ile on tu ma. Jeżeli spróbuję zabić Fiza, mamy świetne, świetne zagranie. I w następnej rundzie pokażemy mu... No, ta Lulu, prawda? Strata tej Lulu zablała. Okej, okay. Przeciwnik tworzy jeszcze jednego bota. To jest bardzo ciekawe. Szkoda, szkoda straty Lulu, bo to by zupełnie inaczej wyglądało, prawda? Oczywiście pauzujemy. I teraz powiem wam tak, zamiast rzucać piątkę, uzupełniamy stół, wyrzucę na razie tę trójkę. Dorzucam poroska. I spróbuję widzowie zagrać. Okej, okay, Nami będzie mieć awans za chwilkę? Czy co to jest grane? Co tu jest grane? Powiedzcie wy mi. 4-4 zabijamy wszystkie boty balistyczne plus pozostałe karty zadają obrażenia. Te karty są tu nieśmiertelne, także... Wyłączony. Nic nie mogłem na to poradzić. I nie uratujemy Fiza, jeżeli on otrzyma tu zaklęcie. Ale zadajmy obrażenie nieuchwytnymi, bo ściągniemy oczywiście. Tylko Fiz może być i tak stracony teraz, w tym momencie. Ej, przeciwnik nas tu kontruje niesamowicie. Takimi kartami, takimi... Wiecie sami, nie? Mamy bardzo mało kart. Strata Lulu po prostu zabolała. Ale zobaczcie, że zostawię sobie jednego bota. Oj, blisko, blisko. Kusisz, kolego. Trzy karty nagle, zmalała liczba. Nami nadal bez tego. A my zobaczcie, możemy mu czyścić stół, prawda? Pojawia się ten pan. Pauza, bo na pewno coś tutaj jeszcze dogra. Pewnie obrażenia, słuchajcie, w naszego poroska, które jest tu warunkiem naszego zwycięstwa. Nawet nie. Ulepszyć doskonałość do mnie, metalowi bracia.
Jest wszystko jeszcze pod kontrolą. Jeżeli pojawi się coś tu jeszcze, to spróbujemy oczywiście czyścić, żeby nasze karty zaatakowały. Mamy wciąż jednego gryzaka, żeby ściągnąć mu bota, który nie zablokuje. Ulepszenia systemu. Jedna karta zaatakuje i będzie to na pewno ten poros. Jeżeli teraz nie mam za bardzo co odrzucić, chcę ryzykowałbym takie zagranie. Ale to byłoby głupie. To można zawsze odrzucić, tak? Lepiej obrażenia przekierować tutaj i dobrać kartę. Zobaczmy, on wtedy będzie mieć ruch, ale podejrzewam, że zagra pauzę. Mamy, zobaczcie, trzy poroski. I to będzie na pewno koniec gry, plus finisher. Plus w razie co możemy zabić mu rozdymkę, która się na pewno pojawi. Dajcie z siebie wszystko, dobra? Ale tu i gramy z ogniem, widzowie. I zobaczcie, że wykorzystamy wszystkie punkty, żeby to wygrać. I teraz musisz coś zagrać, bo przegrasz grę. Albo będziesz rzucać mistycznymi pociskami jak z artylerii. Wszystko w rękach losu. O tym mówiłem, my friends. Doskonale, my friends. Jeszcze tutaj była w razie co kontra. Minus 30. Widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zaliczyliśmy małe potknięcie. Straciliśmy Lulu, ale i tak wygraliśmy grę. Przegraliśmy bitwę, wygraliśmy wojnę. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dajcie znak, jaka kolejna talia. Do następnego. Jo.